ciekawe, czy uda mi się utrzymać poziomo kamerę przy długim zoomie tak, żeby ona jest wprawdzie na statywie, ale statyw trzymam w ręku. W związku z tym trudno jest przy ruchu głowy nie zmienić położenia obiektywu. Tak naprawdę statyw musi być na podpórce. Nie może to być statyw z ręki, bo taki statyw to nie statyw. Statyw w ręce trzymany nie utrzymuje żadnej stabilizacji. A chciałem powiedzieć o tym, że powtarzanie podstawówki z matematyki i fizyki no jest tak naprawdę obowiązkowe. I jak gdyby bez względu na sytuację rodzinną oraz społeczną, trzeba się samemu wysłać do podstawówki i samemu się wziąć za naukę podstawowych reguł, jeżeli chodzi o liczenie wielkości rzeczywistych, naturalnych oraz fizycznych. Rozmyślam nad niewymiernością, wprawdzie omijając wszystkie dowody matematyczne, które oczywiście są słuszne, ale jak gdyby nie oddają prawdy takiej intuicyjnej. Ta prawda intuicyjna jest jak gdyby ważna, bo dotyczy tylko sfery zainteresowań. Nie nieskończoności, ale tego, co mamy w polu widzenia. Więc w związku z tym dla mnie intuicyjnie liczb niewymiernych jest znacznie więcej niż liczb wymiernych. Wymierne to, że tak powiem, biorą się z podzielenia dwóch liczb naturalnych, a naturalnie to można wszystko zmierzyć w jakichś jednostkach. Można zmierzyć ekran telewizora na piksele na przykład. W poziomie ma określoną liczbę naturalną pikseli oraz w pionie też ma liczbę naturalną pikseli. Natomiast podzielenie tych liczb przez siebie to jeszcze liczba wymierna, ale przekątna może być już niewymierna. Nie każda musi być niewymierna, no bo jeżeli telewizor w telewizorze na tej matrycy pikseli prześledzimy tylko piksele na, policzymy piksele na przekątnej, to wyjdzie nam naturalna liczba tych pikseli, jak gdyby nie ma tutaj żadnej niewymierności. Natomiast gdybyśmy mieli kwadratowe telewizory, to okazałoby się, że liczba, która stanowi długość przekątnej jest niewymierna. W tym momencie, jak to się ma do policzalnej liczby pikseli na kwadratowym telewizorze o naturalnej liczbie, naturalnej szerokości, naturalnej wysokości. Także to, o czym mówię, to jest rzecz naturalna z tego świata, a nie z matematyki. Matematyka jest abstrakcyjna właśnie w tym sensie, że opisuje zjawiska niewidziane, nie dające się zaobserwować, takie, których
nie tylko nie można zaobserwować, ale nawet teoretycznie nie można wymyślić, ile by ich mogło być. Niewymierność. Wymierność przechodnej kwadratu. Pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. Wymierne są liczby, które powstają z podzielenia dwóch liczb naturalnych przez siebie. Ale okazuje się, że nie wszystkie takie są. W związku z tym jestem przekonany, że tych niewymiernych, tych, które są między wymiernymi, jest dużo więcej niż tych nielicznych wymiernych. Bo w danej przestrzeni wymiernych jest ograniczona ilość. Natomiast w danej tej samej przestrzeni jest nieograniczona liczba niewymiernych. I mamy powód do rozmyślenia.